Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus. Oto jest przedostatni odcinek z CK3, ponieważ mówiłem, że albo w 30, albo na 20 odcinku kończymy, albo jak mi królowa umrze. Jednakże, że i tak się złoży, że w 20 odcinku będziemy jeszcze grać, bo ona nie umrze, to będę, to 20 odcinek może być długi, ponieważ będę grać aż do jej śmierci praktycznie. Po prostu w tym momencie byśmy to połączyli w jedno. No chyba, że umrze w 15 minucie w przyszłym odcinku, ale dobra, to nie mówmy na razie takich niemiłych rzeczy. Co natomiast robimy w tym odcinku? Jestem w stanie wojny z Popajem, który walczy z Bawarią, która już mu wjechała tutaj na rejon. I szczerze, pomożemy mu od razu, ale jakąkolwiek inną wojnę później zaniechamy, jeżeli ona taka się wydarzy. Ponieważ mamy kilka rzeczy do zrobienia, imperialnych, tak to nazwijmy, które chciałbym osiągnąć. Po pierwsze, możemy zrobić Declare War na Francję i są niektóre, tylko muszę znaleźć, wow, ten masz na Perejesław, bo tutaj Francja jest tutaj w Perejesławie, ale jest kilka claimów. Na pewno nie będę robić na Empire of Francja, ponieważ jeżeli ona jest moim wasalem, ma tutaj, możecie zobaczyć tu i tu dwie prowincje, jeżeli jest moim wasalem, a dostanie Imperium, to po prostu osadzimy i praktycznie jeszcze te tereny jej oddamy. To nie ma sensu tego robić. Ona jest biedna, o kurna. Natomiast jest jeszcze tutaj ktoś z fajnym claimem, jak pamiętam, tak, na Kingdom of France, więc dzięki temu, dzięki pomocy jej, naszej wasalce, byśmy zdobyli Kingdom of France, w sensie ona by była, zdobyłaby te tereny, ale jako że jest królestwem, byłaby pode mną, co jest bardzo istotne akurat w tym momencie. Drugą rzeczą, którą mamy, to jest, w sumie właśnie jest to ciekawa sprawa, bo mamy na wiele pokazanych tutaj królestw, że możemy zrobić forced vassalization. Ale mamy dopisek, że trzyma zbyt dużo tytułów county i nie możemy go sforsować. Dlatego, no niestety nie zrobimy tego. I na razie trochę ta Anglia odpada, chyba że tylko byśmy ten Kent chcieli zająć dla naszej wasalki. Dania podobnie sprawa wygląda, bo nie możemy jej tutaj sforce vassalizować. Możemy jedno county, ewentualnie możemy naszemu wasalowi oddać, dla naszego wasala zająć Danię. Z Polską to troszkę też lipa jest ogólnie. Nie damy rady nic na Polskę wymusić. Z Estonią delikatnie coś możemy fajnego zrobić, ponieważ jeżeli byśmy chcieli all de jure vassals, to dwie prowincje i chociaż jakoś fajnie by to wyglądało w tym momencie, ta okolica. Nawet na nich nie możemy force vassalization niestety zrobić. Mamy jeszcze do wykorzystania, nie Bawarię, tylko Holy Roman Empire i nie na All the Jure Claims Lands, tylko na Your Claims i możemy sklejmować Imperium Rzymskie. Co to oznacza? To oznacza, że w koniec końców na tą postać, na tą naszą cesarzową, jeżeli nie zginie, chciałbym się rozciągać. Północna Francja, Cesarstwo Rzymskie, gdzie naszym głównym tytułem będzie Fryzja jednak, bo możemy wybrać, który tytuł cesarski jest główny. Dania, będziemy mieli może to kawałek Estonii. Tutaj Kent z Anglii. I cholercia, nie pamiętam, czy jeszcze coś na niego akurat nic nie mam. Ale ogólnie to jest mój cel. To jest mój cel, żeby ta Fryzja była ogromna. A jakby zginęła, to różne rzeczy mogą się dziać, tak? Ale chciałbym, żeby to tak wyglądało, tak zajebiście, żeby ta historia miała taki koniec, że rzeczywiście uda się temu rodowi tych trzech, bo to ile było władców tutaj? Weźmy na County of Holland, bo to będzie najłatwiej zobaczyć. Tutaj, znaczy na Duchy of Holland. Title History. Tak, na trzech władców, jakich mamy, czyli Dirk, Floris oraz Benedicta. Żeby ich pokolenie tych trzech władców rzeczywiście było bardzo sukcesywne. No i niestety dzieją się rzeczy, których nie lubię, bo znowu jesteśmy wzywani do jakiejś wojny. Akwitania nas wzywa tutaj do wojny defensywnej. Co oznacza, że albo musimy im ponownie pomóc. A, do dupy. Do dupy z taką robotą. Albo będziemy musieli czekać rok praktycznie na to, aż wojska mi się gdzieś prześlą. Bo żeby powiedzieć wojny, nie możemy mieć wojsk pod wezwaniem. Ale możemy upgrade'ować naszą legendę i też to zrobimy. Czemu ma stać? Ha! 2137! Patrzcie! 2137, tu u góry, tu. O kurde. Łapiemy armię papieża. Niech ta Bawaria pomoże, bo fajnie by było,
Ktoś chce mnie zabić? O kurwa. Murder you. Ktoś chce mnie zabić. Ktoś. Chance of learning a secret. Rezystancja i skin discovery. A to jest zabicie kogoś. Sekret. No nie, no wolę przeżyć niż sekret się dowiadywać. O, papieski war banner zdobyliśmy. Tutaj banner lord praktycznie w tym momencie się odpala. Weźmiemy to dla swojej kolekcji i powinniśmy móc na dworze to powiesić, bo jak kojarzę, mamy miejsce, prawda? Mamy miejsce. Papieski war banner. Ewentualnie tutaj mamy te hajdy. Ale nie, ja chcę papieski war banner sobie powiesić. Tutaj nic jeszcze takiego fajnego nie mamy możliwości do powieszenia. Ale zajerąbiście. I chodzi mi pomóc tym Rzymem jak najszybciej. Ciekawe, czy papież dowodził temu bezpośrednio, ale wątpię. Te pomniejsze osady we Francji zdobywaliśmy niecały miesiąc. Tutaj ponad 2 miesiące niestety. Ale jednak. Jakieś choróbsko się w ogóle pokazuje u mnie najwyraźniej. Albo nie u mnie, tylko gdzieś na jakichś pewnie moich terenach, gdzie są na zadupiu. Dlatego... A, tutaj się pojawia... To bardzo blisko stolicy. Na pewno się przyda, żeby tutaj coś robić. No nie! Stałem się utyty! Stałem się ulany, bo się nawpierdzielałem. Miałem tutaj na dworze... Kurde, jak teraz rzucić kilogramy? W prawdziwym życiu też to przydałoby się. Stolica zajęta. Papież uwięziony. Czy czas stoi? Tak. Za ile? 200 zł można go uwolnić. Ciekawa sprawa, ale jednak bardziej mi się opłaca po prostu skończyć wojnę. Jeszcze pokonałem sobie wojsko papieskie, mimo że mamy 100%. Bawarczyk, kończ to wojnę. Duke Luther of Savoy próbuje mnie zabić. Czyli w takim razie, czy mogę go zimprisonować? Duke Luther of Savoy. Duchy of Savoy. Jest niepodległe. No to zobaczymy, kto ma większe jaja. Okej, okay, wojna z papieżem skończona. Kurna, jak gościu. Dobra, 162, wolę to niż dłuż za długo wojnę prowadzić. Ale gościu tutaj odpalił dymy. On ma... Przecież my mamy nawet mniej wojska niż... On nie ma wojska, ten Akwitańczyk. Ło, kurwa, cała Akwitania musi zbuntować. Muszę mu frajera ratować. O nie, wiecie co? Czekaj, ty już płyniesz? Nie. Pierdziele, wolę usunąć wojsko, niech ten Akwitańczyk przegra w końcu tą tyranię. Disbanduj. Poczekam sobie nawet, żeby znowu zbandować. I zajmę się już swoimi tutaj sprawami. W sensie, że swoje podboje będę prowadzić. Właśnie, sorry papież za tą wojnę. Seek indulgences. Ask for gold. Nie ma on 2800 zł niestety. No sorki za tą wojnę, co ja ci zrobiłem, ale zdarza się. Ej, mi tutaj szansa na ten, na sukces spadła. Niestety. Ale dobra, spróbujmy kogoś przekupić na to morderstwo typa. Jest jedna osoba, co nadaje bardzo mało tutaj bonusu. O, kurde, lipa trochę. Chciałbym chciał zbrajbować, to cały czas jest słaba szansa. To w międzyczasie udajemy się na imprezę. Bo czemu by nie? Jak zapraszają, to chodźmy. Czekaj, a jakbym podesłał swojego spymastera, on ma 29. Wow. Dobra, czyli teraz zmieniamy fokus, żeby kogoś zabić. I na ile mi to zwiększa? Na 61%. Sekretność mamy dużą. Jeszcze by kogoś udało... Jak to spadło? A, bo gościu... Gościu stał się moim rywalem. A, czy mogę kogoś zarąbać? No bo Savoy jest częścią Holy Roman Empire. Więc nie najadę go osobno niestety. Gość jest też zajebisty w dyplomację, wam powiem. Już praktycznie możemy rekrutować wojskowych, tylko ja szukam, gdzie... Widziałem tam, ten był niebieski, ale bym jednak przeniósł tego rally pointa, bo nie lubię mieć też miliona rally pointów. Wypowiemy wojnę Danii, jeżeli claim jeszcze istnieje. Tak, claim jeszcze istnieje. Więc powiedzmy wojnę Danii i od tego zacznijmy. Tam 30 dni do rekrutacji zostało. I ewentualnie wezwijmy jakichś dobrych, którzy mogą się przydać. Czech mógłby mi się przydać za 350. Kujawian mógłby mi się przydać. I to szczerze tyle, więcej nie będę potrzebować. W trójkę zanihilujemy frajera. No i wjeżdżamy mu na Lubekę najpierw.
Najlepiej, żeby był właśnie gościu od zarządzania z zasobami, logistyk. O, Duńczyk mi tutaj wleciał na Rügen. Ciekawe, czy będzie chciał wypłynąć. Ciekawe, bo... Czy widzimy, jak on finansami stoi? 301, tak? Widzimy jego kiesę. Ciekawe, czy jeżeli będzie chciał odpłynąć, to czy bardzo on ucierpi na tym finansowo? Czy będzie jednak walczyć? Aha, próbuje odpłynąć, ale za późno, gościu. Ponad 20... Uuu, Frederick będzie lustful. Albo Chase. I teraz jest właśnie pytanie, bo Chase jest chwalony przez katolików, ale Ferelity minus 25 to jest bardzo dużo. Dawaj, lustful, gościu. No i bitwa wygrana. Bardzo dużo ich zginęło. No, idźmy w takim razie atakować tak, jak powinniśmy. Czyli tutaj od lądu. 27% szansy, że się uda. No nie, no musimy przełożyć to niestety. Inwajtować możemy jeszcze kogoś. Przekupić za 75 zł. I możemy przekupić tego za 68. Stać nasz stać, więc to nie jest problem. Troszkę się zestresujemy, ale tylko troszkę, więc to też nie jest problem, żeby zabić rywala. No i niestety mi umarł pies chyba. Nie wiem, nie jestem fanem oskurowywania psów, tym bardziej na pamiątkę. Ale możemy jakość jeszcze naszej legendy zwiększyć. Teraz kosztuje od cholery teraz. Pokaż mi tą legendę. Legenda. A new Kaiser, Kaiserin. Okej. Okay. Dania też wyznaje naszą legendę, bo dostają w pierdziel, więc dziwne było, jakby nie wyznawali tej legendy. Zobaczmy jeszcze, o co w ogóle zyskujemy. Dyplomacja za każdy poziom fejmu i prestiż. Legend Promoter dostaje Marshal i Prestige. Baroni County Station, Man at Arms Damage i Popular Opinion. I to jeszcze takie pomniejsze bonusy dostajemy. Popular Opinion plus 20, Danger minus 20. Dobra, teraz 61%, więcej mogę nie mieć. I zajebiście udało się pod tajemniczymi konsekwencjach. Tajemniczy przypadek był. Wypadek nawet. I ziomkowi się umrzało. Tak na śmierć. No i ten gościu z Akwitanii przegrał. Dobra, nie będę mu już którejś wojny z kolei wygrywać w tym przypadku. No to już przesada, co gościu odprawia. Natomiast Duńczyk został już trzeci raz w bitwie pokonany. Zanihilowany. Zajmujemy mu ostatnią prowincję, która jest potrzebna. Bierzemy, co chcemy. I nasz wasal zostaje królem Danii. Dobrze, ten gościu też przegrał w tej Akwitanii tuż przed końcem tej wojny, bo jakby jednak nie przegrał, to bym musiał ponownie czekać w cholerę czasu, żeby móc zrekrutować wojsko. I tak, Danię mamy ogarniętą. Co ja tam jeszcze miałem w pomyśle? Francję, prawda? Francja, że francuska, ma 2000 wojska tylko. Dlatego, kurczę, troszkę ten claim na Francję się zmniejszył, widzę. To nie będzie... O kurda, dobra, Królestwo Akwitanii ona ma. Princess Hodier z Akwitanii. No ale w tym przypadku robię save'a, bo nie chcę spieprzyć sprawy. Bo ile wiem, że jeżeli ktoś jest moim wasalem i dostanie to Królestwo Francji, no to będzie posiadać to Królestwo Francji jako ja. Ale ona nie jest moim wasalem. Ona... Mogę ją zrobić moim wasalem przecież. Chciałem jakiś tutaj pewnie Hamburg-Braunschweig, co nie? Braunschweig nawet. Czy mogę gwarantować tutaj prowincję? Within your fate. Nie mogę niestety. Ale zapisałem sobie. Zapisałem, no to zróbmy ryzyk fizyk. Co najwyżej rozegram wojnę jeszcze raz. Bo to bardziej mi się prowincje podobają. Wojna. No wojny tutaj... przydałoby się, mamy tu tylko czterech sojuszników tak na serio. Jakichś typowych sojuszników. No to wezwijmy Nitrię wtedy. Myślę, że to starczy. Na przykład nasz 14-letni syn nie ma żony i mógłbym to zrobić ją, żeby jakiś sojusz fajny walnąć. Szkocja na przykład. No niech będzie Szkocja, to mi pasuje. Ho! Ktoś tutaj robi wedding w prowincji. No to idziemy! Aż 19 tysięcy gości przychodzi odwiedzić miejscówę. W sumie oprócz tego, czy ktoś ma jeszcze... Kurde, nikogo nie widzę, dosłownie nikogo. O dobra, gościu na 12 jest, który
Siege'a nam czas zmniejsza, ale nie będę już tak bardzo decreasować moich generałów, żeby tylko gościa z Siege'em dostać. Miejmy nadzieję, że po zajęciu w stolicy Francji, która będzie zajmowana w 2 miesiące, uda się pojmać cesarzową. I po prostu nie udało się niestety pojmać cesarzowej. Żeby skończyć szybciej wojny, a no niestety nie wyszło. I oni mają prowincję do zajęcia tutaj. Kurde, troszkę tego jest, chociaż to plus, że mamy te Man at Armsy, co przyspiesza to znacznie. No, fuck! Cesarzowej się umarło? Nie, jej nie. Te moje claim... Nie gadaj, kurwa, i drugi raz muszę wojnę zaczynać. Ja pierdzielę, bo się tej babce, dla której claima walczyłem... umrzało niestety, ja pierdzielę. Skończymy też tą legendę w końcu. Ponieważ daje fajne boosty, ale niekoniecznie nam. Gdziemy tą legendę? Jak tutaj te legendy? No muszę chyba tak zobaczyć. Ona się rozszerza tutaj na świat. No ale my ją skończymy. Jeż diplomacy.pl... Ten diplomacy.pl level of fame. 10 dyplomacji nam to daje. Ale niestety już nikogo nie możemy zwasalizować pokojowo. No to powtarzamy cały tutaj schemat, co robiliśmy. Jeżdżamy jeszcze raz. Na rejon. Mój syn i przyjaciel został filozofem, dobrym uczniem. W książkach siedział i dobrze wyrósł. Natomiast tutaj widzę Francuza gonią w ogóle ktoś z Holy Roman Empire. Nawet mi się podoba. Taka akcja. No zastanów ci, czy to Duńczycy są? Estonia nawet, o kuźwa. Ale plot twist. Mamy 100%, więc przenosimy tutaj. Jest! Fryzja wzrosła. Ja pierdzielę, ale my jesteśmy duzi. It's so fucking big. Mogę uzurpować jeszcze Królestwo Francji. Wow! Zajebiście, robimy to. Ale słuchajcie, jednak tę dyplomację zmniejszymy, bo mnie tutaj pieniądze kosztują niestety. W sensie zmniejszymy dyplomację poprzez skasowanie tej legendy, skończenie jej. Szkoda, 10 tego... 10 dyplomacji, więcej to jest fajnie, mamy to excellent. Czy jest szansa na wywindowanie do maksa, w sensie do 69? On obecnie rządzi, kurde, mogę za niego zmienić, bo oni chcą po prostu miejsce w Radzie. Mogę zesłapować. W tym momencie miał gównianą stewardshipkę. Szybkę, kurde, jak to brzmi. Natomiast o 10 więcej to bym dostał 20%, czyli plus 2 do dyplomacji z tego. Miałbym 56, to cały czas za mało. Inwentory, co mi się trafiło? Ach, jakieś gówno, weź to destroy w ogóle zrób. Bo ta, mówię, patrzę, czy jest coś, co mi pomoże tą dyplomację zrobić. Czy tutaj z learning? By claiming, nie, Skular nie da rady. W... intrygach widzę, że są niektóre fajne rzeczy, ale to niestety nie idzie pod dyplomację nic. A to niestety szkoda. No w wojownikach, to ja wojownika jechałem nie raz, więc wiem, że tutaj nic dyplomatycznego pod skilla nie ma niestety. Też patrzę coś w stylu na przykład, okej, dostaniesz jakieś umiejętności od swoich ludzi, których posiadasz, coś ten deseń. Ale niestety nie widzę, żeby jakkolwiek byłbym w stanie to sobie ogarnąć. Więc anulujemy tą legendę. Po prostu kończymy ją. Komplituj. Tak, dostajemy koniec legendy. Let's be told. Dostajemy zarąbistą legendę. Dostajemy dużo legitymacji. Legitymacja mamy prawie na maksa. Możemy legendarną statuę jeszcze wyczyścić miejsce pod legendarną statuę. Westerly Sands. Tutaj. Widzę, możemy coś legendarnego postawić. Legendarną zajebiście postawię. Teraz 80 zarabiamy, ładnie. O kurwa, Mongołowie! O, panie! Wiesz co, Jerozolima? Jedna troszkę przesrane. A nie mogę za daleko, by zrobić interakcję, bym ci kasę wysłał po prostu. Szkoda. Launch a Legendary Adventure. Okej, zróbmy to. Poklikajmy sobie fajne rzeczy związane z legendami. Możemy zacząć kolejną legendę w ogóle. A puśćmy na razie. O Divine Right. Reach the maximum level of legitimacy. Achievement skoczył. Jakaś wojna domowa na terenie Danii widzę. Ale to król Danii musi się tym zająć.
Ja się zajmę czymś innym. My jesteśmy przyjaciółmi. Ja jestem legendarną figurą i dlatego on mnie szanuje. Demand Fealty. Demand Fealty! O kurwa, lecimy, całą Anglię możemy zjeść. Ja pierdzielę. A jeszcze o kurde, Dutch Mace. Wow, Night Effectiveness plus 12, Enemy Fatal Casualties plus 12%, Prowess plus 10, o kurde. Mogę zwasalizować jeszcze sąsiadów i to na High Feudal. Widzę tutaj coś we Francji się pouwalniało, jeszcze Burgundia. Znaczy nie, Duchy of Perejesław to widzę. I Ravenna, Prince Bishop of Ravenna. Okej, biorę ich jak najchętniej, przytulę was. Co tutaj jeszcze? Bo ja chciałem zobaczyć, ja chciałem wezwać do wojny Szkotów. Tak. Chociaż muszę też uważać z tym prestiżem, bo mi się niestety kończy w tym momencie. Jak takie wojny za kilka tysięcy prestiżu wypowiadam. A właśnie, tego Mace'a sobie nie założyłem. W porównaniu z Dutch Swordem to jest to takie genialne. Taki legendarny boży itemek. Kurde, jak to siadło fajnie. I kolejną regalię mi gościu zrobił. Też spoko sprawa, ale to będzie raczej na sprzedaż, tak to nazwijmy. Ponieważ tych regali, tych mieczy mam 3 właśnie, 4. A nie, to jest regalia w sensie taka do popisywania się na dworze. Czyli to chyba Royal Court będzie. Albo nie wiem, nie widzę jej. A nie, bo ja patrzyłem w miecze, a to regalia jest, rzeczywiście, to jest regalia. Queen Benedicta regalia, Ferility plus 15%, to sobie akurat zostawię, hehehehe. Short Range Duration to też może się bardzo przydać. To jest akurat do dupy. Excellent Regalia. A Magnificent Regalia daje Short Range Duration. Piety 0,5. Okej, okay, ale to mi daje Ferility. To ten dash w takim razie jest lepszy. Romance Kim Power. To też sobie wtedy ten wywalę jeszcze. Sprzedam w pizdu. Anglicy poszli Szkotów oblegać. Mi to pasuje. Ja natomiast oblegam Londyn, ale to bardzo długo akurat zajmuje obleganie Londynu. I nie warto na razie szturmować. O, przy 100 tych stratach, to dobra, możemy kilka dni sobie przeskipować dzięki temu za grupkę ludzi, nazwijmy to. Stolicę im zajęliśmy i w ten sposób... O, oni sami przyszli. Szkoci, chodźcie do mnie. Właśnie, my to zajmiemy i jeszcze my im przeszkodzimy. O, zrozchorowałem się. Żeby jakieś choróbsko przyszło mi... Kurwa, czemu to czasami nie przesuwa się? Sorry, zasownictwo. Ale... Okej. Więc w takim razie chodźmy przywitać Anglików. Co uciekacie? Co? Handele, handele, wracaj. I pciu, Anglicy zmontowani. I w sumie od razu stoimy w prowincji, którą możemy zająć. You and King Janusz wchodzimy w trusa i on mi płaci 1500. O panie, biorę. To dlatego, że i tak nie chciałem z tobą walczyć. Dlatego mi się to podoba, bo nie mam claimów na ciebie, tak się składa. Jeszcze ktoś mnie tutaj na gierkę w szachy zaprosił. No i tradycyjnie wygrałem. Dodatkowi wasale do zwasalizowania. Tutaj ziomki do zwasalizowania. Masuria tutaj. Ło, panie, ale to wzrośnie terytorialnie ładnie. Tutaj babkę też zwasalizujemy. Wyzdrowiliśmy. Dobra informacja. A, ja nie poszedłem oblegać, to mi Szkocja poszła i dlatego się dziwię, co tak długo. To jest jakiś zwykły zamek. Chodźmy tutaj Anglików odwiedzić. Szkoci, chodźcie ze mną, bo znowu idziemy się bawić przez most. Ale tym razem oni nie mają wikingów, którzy na tym moście zostaną walczyć i bronić odwrót. Cyk! Jak to kuźwa pięknie wygląda. Disband all. Czyli na Gwinę tu mam jakiegoś claima? Legendary Adventure. O kurde. Przesłajujmy tego Anglika, żeby nie był obrażony, że go tak traktuję. O, mogę teraz... oznaczyć swoją tutaj linię jako święta. Zajebiście. I dostaniemy Legitimate in Legend Seed. Paragon dostaniemy. Dostaniemy... A, to stresowo. A katolicyzm fervor się zwiększy. I renomę jeszcze. Bierzemy, że nasz ród jest święty tak na serio. Jeszcze jakiś epicki tutaj itemek zróbmy w takim razie. Bo idziemy tutaj, nazwijmy to dużo. We're going big. Też, żeby pomóc Anglikowi z relacjami. A, mogę mu jeszcze przecież kasę wysłać. Aż tak bardzo się nie griduje całe szczęście. Aż tak bardzo się nie stresuje. Znaczy, troszkę się w sumie to skumulowało. Ale możemy na przykład wydrzeć mordę na ludzi. Troszkę się ktoś obrazi, jakiś losowy gościu, że go gościuwa w tym przypadku, że zwyzywaliśmy.
Ale wywalone jajca przenosimy tutaj na Gwinnett. I Gwinnett, słuchaj, pytanie, czy ktoś ma jeszcze jakieś fajne claimy na ciebie? Czy ja tylko Legendary mogę zrobić? To Legendary Adventure chyba. Ewentualnie tak. Tutaj mam Legendary Adventure. A, bo właśnie, bo na Polaków mogą mieć chyba Legendary Adventure, prawda? Białoruś mogę tutaj sfasalizować. A nie mogę niestety ich. Ale mogę Dement Filthy. O kurde, ale my... Nie, jestem tak podjarany tą grą. A pierdziele. Ale chyba cesarstwo czas zająć. Moim claimem jest Święte Cesarstwo Rzymskie. I to jest coś, na co czekałem bardzo, bardzo długo. I tak też zrobimy. Książę z Bohemii, no ale on nie odpowie. Ale Kujawy odpowiedzą i Nitya odpowie. To dwóch ważnych sojuszników, których bardzo oczekiwałem w tej wojnie. O, Islandia jest całkiem mocna, takiego sojusznika wziąłem w międzyczasie. Lusatia nie odpowie. Ale to powinno starczyć, co mamy teraz. Ostatnio wzięliśmy, żeby renomę nam gościu dał za zrobienie tego epickiego przedmiotu. Teraz zróbmy, że claima. Ja bym chciał claima i zobaczymy, jaki claim wyskoczy. A, i jeszcze dopłacimy w sumie, żeby jeszcze bardziej to episko wyglądało. Dobra, jestem gotów. Jakieś dwa county? Serio? County of Catea Alba. Czyli coś tutaj. I County of Magdeburg. Czyli coś tutaj. Zadaj mi Albę wtedy po prostu. Już to ola, się zawiodłem rzeczywiście. Ale kurde, jakby mi jeszcze tutaj Białoruś, Galicję i Wołynię, to Polskę już olać, ale bo Strusa z nimi mam, ale o kurde. Niech ta babka żyje tak długo jak może. Chcę tym learningiem dostać się do niej do Skulara. A później lecimy zdrowie, żeby jak najdłużej żyła. O, zrobiłeś jakiś item, który przeklikałem. Sorki bardzo, ale on jest chyba w Royal Kurcie teraz. I... Czy to nie jest jeden z tych? Nie, to nie jest jeden z tych. To może książka była. Tutaj mamy ten Endeavor, a tu mamy drugą książkę. Fańsk... O kurde, a co my tu mamy jeszcze? To nam się chyba zrobiło. Gefulling Propaganda Chronicle. Prestige, Renoma i Tyranny Gain. Dwie rzeczy do dupy, których nie mogę niestety zniszczyć. Mógłbym może podarować, ale niestety nie mogę zniszczyć. Bo mamy jednak lepsze rzeczy w tym przypadku. A, dlatego mnie to troszkę boli. Ja ten artefakt zniszczę. Yes and no. Monthly Lifestyle Learning Experience. A mamy wystawione to i to. Ale to daje nam Diplomacy Stewardshipa. Tego nie mogę zniszczyć niestety. Też. No dobra, to naprawmy. Cholera, o kurwa, dwa choróbska wyszły. I to jedno jest w Amsterdamie już. No to się zamykamy, się zamykamy, się zamykamy. Izolatuj kapital. I wchodzimy w Seclusion. O, spotykamy armię cesarską. Czy uda nam się... czy serio mi tutaj teraz przeszkadzasz w takim przypadku? Czy uda nam się ją dorwać, zanim uciekną? Udało się dorwać. Jeszcze tutaj sojuszniku. O, i sam Kaiser tu walczy dodatkowo. I sam Kaiser przegrał. To ma dobrą informację, że Kaiser walczył, że no... dostał w dupę. Ale złą niestety, że wiem, że go nie ma w stolicy w tym przypadku. Mamy w końcu możliwość Skulara zrobienia. I w tym momencie zmieniamy od razu na Medicine Focus. Żeby sobie zdrowie podbić. I będziemy lecieć wszystko, że pod zdrowie. A przy okazji podczas wojny raszuje szybko stolicę ich. O, ktoś już rozwinęła to choróbsko. O kurde, i to dwie obok siebie w sumie. Na szczęście żadne jakieś super poważne. W sumie ty na Plaque Resistance się zajmij zamiast nadawania im prestiżu w tym momencie. Prestiż akurat w sumie 0,2 prestiżu miesięcznie to nie jest duża liczba, tak na serio. Tutaj jakiś Duchy of West Franconia, też na nich spójrzmy. Im narąbać. Wiecie czemu? Bo mogę, poza tym muszę to po drodze zająć, żeby... O kurwa. Już lecę z pomocą. Już lecę z pomocą. Dobra, zdążyłem z pomocą. I znowu Kaiser tutaj jest w bitwie. I wygrana. W ogóle jedną z rzeczy, którą bym chciał bardzo przed Total Warach zobaczyć, czy coś ten deseń, to jest to, jak było podczas Władcy Pierścieni, jak Rohan przybył pod Minas Tirith z konnicą. Żeby na przykład armia w ten sposób mogła na przykład podczas walki dołączyć po prostu do istniejącej bitwy, a na przykład Banner Lordzie, żeby coś takiego było. Kurde, jakby to było fajne. W ogóle mogę dwóch
Religious exemption. Co to jest, że w innej religii jesteś i ci wybaczam wtedy? Okej, mogę monster wziąć pod siebie i pozwolić mu na wierzenie w swoją religię bez problemu. Ciekawa opcja. I to Gwyneth macie farta, że chcecie pokojowo do mnie dołączyć. I patrzcie, jak to się rozwinęło pięknie. O kurde. O, to jest, to musi być cudowna historia tej cesarzowej. Inaczej to nie może być. Jeszcze zaraz Holy Roman Empire sobie zjemy. 100% Enforced Demands. Cyk. O, pierdziel. Kurde. Dobra, słuchajcie, no dzisiaj sobie skończymy tą zabawę. Odcinek, który będzie pojutrze, może być bardzo długi, bo chcę tam skończyć serię. Chcę z tą władczynią zabawić się do końca, co można. A jest szansa, że na przykład 15 lat jeszcze sobie pożyję. Szczególnie, że nie wiem, czy to jest zaimplementowane w grze, że kobiety po prostu żyją dłużej niż mężczyźni przeciętnie. Może być. Dlatego zobaczymy, jak to będzie. Kogo ja mam tutaj na era? Gościa z Brabantu, mojego nephew, air nephew z Brabantu. Więc teraz z Brabantu też spróbował zagłosować tutaj na niego. I mamy Święte Cesarstwo Rzymskie. Fryzję, która już pół Europy zajmuje. Polska bardzo sprytnie zrobiła, bo mogłem zrobić demand filthy. Ale mamy trusa. Do kiedy? Ach, 14 lat. Bardzo długiego trusa kupili, niestety. Jak ona mnie nienawidzi. Jak ona mnie nienawidzi. O, a z tobą do kiedy mam trusa francusko? A właśnie ja... zacznijmy... Jeszcze jedną rzecz muszę zrobić przed końcem odcinka. Pododawajmy odpowiednich wasali do odpowiednich ludzi. Szczególnie takich, których nie są ze mną spokrewnieni i mnie to nie zaboli, że na przykład do kogoś tam trafią. Nie, dobra, to Bawaria już jest za duża. Ale titles... O, mogę zwasalizować jeszcze gościa z Connachtu. Na Religious Exception niech to będzie. I mogę stworzyć królestwa. Królestwo Bretanii, Zaporoża, o kurde, Walii, Irlandii, Królestwo Niemiec. To stwórzmy Królestwo Niemiec. Stwórzmy Królestwo Zaporoża, bo mi się to bardzo podoba. Stwórzmy Królestwo Irlandii. Imperium Italii możemy zrobić. O, ale to bez sensu. To by nic nie dało. To by... A uzurpowanie tytułów jeszcze? Królestwo Burgundii może być uzurpowane. To uzurpuję. Bardzo szanuję, że dołączyłaś do mnie na własną rękę. Chętnie się nawrócisz, ale ja ci wstępnie, co jest istotniejsze, gwarantuję Królestwo Zaporoża. I teraz, żebyś się nawróciła. Co istotne, muszę się wygadać w tym momencie, bo się zaraz zestresuję. Dużo osób się wkurzyło, bo się tak wygadałem wszystkim, prawdopodobnie z jakiegoś sekretu, sekreciku. Ale dużo też rzeczy dostałem. Reich Koron, która jest oczywiście lepsza niż ta moja. Królestwo Romanii mogę uzurpować, co by mi pozwoliło na zajęcie papieża. Okej, jakie tytuły królestwa jeszcze mamy? Bo dwa cesarstwa mamy. Królestwo Sardynii, Królestwo Fryzji, Królestwo Francji, Królestwo Niemiec. No tak, Francję i Niemcy mogę przekazać komuś. Lotaryngia już jest królestwem, więc myślę, że Duchy of Normandia mogłoby otrzymać. Chociaż albo jemu dajmy tutaj. Kingdom, a nie, nie mogę bez moim erem, to nie mogę mu dać tytułu królestwa. A to dajmy babce stąd. Tytuł króla, królowej Francji. Tutaj mój wnuk dostanie tytuł króla Niemiec. Królestwo Burgundii to albo Savoy, albo Genoa. Ale to Genoi myślę, że dam króla Burgundii. Dlatego, że bardziej im ufam. Wcześniej do mnie dołączyli. I za to ich szanuję akurat. Królestwo Irlandii, no to Munster za to, że dołączyło do mnie jako pierwsze. Inteligentnie dostanie Królestwo Irlandii. I tym akcentem na razie skończymy. Mówię, w przyszłym odcinku będzie masa podbojów. Będziemy się bardzo bawić, fajnie imprezować, aż do śmierci naszej cesarzowej wspaniałej. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa.